Na Podkarpaciu, w prastarych lasach, gdzie niebo czysto niebieskie, pani Teresa była na wczasach przez 2 tygodnie i z pieskiem. A niedaleko, w ceglanym bloku, mieszka ozdoba tej dziczy, brunecik z wąsem o sarnim wzroku, czyli miejscowy leśniczy. Duś, duś, gołąbki, jadą, jadą gości, duś, duś, gołąbki, oda do radości. On by jej z drzewa nastrącał szyszek i kochałby ją najczulej, ale Teresa i leśnik Zbyszek się nie spotkali w ogóle. Pani Teresa całymi dniami się wyleguje pod słońcem, a on w tym lesie chemikaliami dokarmia dzikie za skrońce. Duś, duś, gołąbki, jadą, jadą gości, duś, duś, gołąbki, oda do radości. Ona się lubi przyglądać żabom i czytać historie gniezna. Trochę się męczy, bo widzi słabo i wszystkich liter też nie zna. On, kiedy las zaniesie się ciszą, leci jak wiatr przez rozłogi do jednej jaćki, o której piszą doktorat z dermatologii. Duś, duś, gołąbki, jadą, jadą gości, duś, duś, gołąbki, oda do radości. Smutno się skończy moja piosenka, Teresa umrze od słońca, leśnik od jaćki w okrutnych mękach, no a piesek od zaskrońca. Zostanie po Teresie saszetka, po psie obruszka z kolczykiem, a po leśniczym mała plakietka, tak jestem Europejczykiem. Duś, duś, gołąbki, jadą, jadą gości, duś, duś, gołąbki, oda do radości. Odpowiedzi na zagadkę konkursową, jak ma na imię Teresa, kierować do Nadleśnictwa Strzałowo. Można też PKS-em wysłać SMS-a. Duś, duś, gołąbki, spalarnia pod gruszą, duś albo nie duś, same się poduszą.